No i tak jak już wspominałem, mamy niezwykle atrakcyjną lokatę, oczywiście. Oprocentowanie jest zmienne i... Bardzo panu dziękuję. To ja dziękuję. Gdybym tylko jeszcze mógł w czymś pomóc. Na pewno jeszcze nie raz pan odwiedzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Parę z 8? 16. Michelle? Mhm. Trochę dziwna sprawa, bo taka klientka była u nas już 5 razy. Powiedziałem jej już wszystko, nawet oferty dla rolników i instytucji kościelnych jej przedstawiłem. Ona mnie w ogóle nie słucha. Ja do niej mówię. Wiesz, ona na mnie patrzy tymi swoimi niebieskimi oczami. Ja przestaję mówić, ona dopija kawę i wychodzi. Zakochała się w tobie. Nie, Dusiu. Przecież nikt nie zakochałby się w pracowniku banku. A dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? No bo klienci przychodzą do banku po lokatę kredytu, a nie na randkę. Ta się mogła zakochać. Widziałam ją, bardzo ładna. Zresztą przecież Michałowi też się podoba. Dał jej nawet swój telefon. Nie. Dałem jej swoją wizytówkę, służbową wizytówkę. Mam nadzieję, że nie muszę ci przypominać, jaka powinna być prawidłowa relacja na linii pracownik banku, klient. Ale co ja takiego zrobiłem? No mam nadzieję, że nic. O, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, zapraszam. A pana Michała nie ma? A jestem przekonana, że obsłużę panią równie profesjonalnie jak pan Michał. Ach, nie, to może ja wrócę innym razem. Ale może jednak... Nie, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. W ogóle nie wiem, co ty w niej widzisz, naprawdę. Według mnie to ona jest całkiem zwyczajna. Ja też tak uważam. Ale mówiła coś? No a co ty cały czas o niej? Tak. Pytała, czy jesteś, powiedziałam, że cię nie ma i wyszła. Coś tak śmiejesz? Już nie bądź taka zazdrosna, masz. Już nie jestem zazdrosna. Masz cukierka? Jesteś. No pewnie, że jesteś. Ale o co ja miałabym być zazdrosna? O to, że mam wierną klientkę. No ja też mam wiernych klientów. A ja sądzę, że ty jesteś zazdrosna. Marcinko? Znakomita. Bardzo się cieszę. Zatem czym mogę panu służyć? Moja żona tu do pana przychodzi. Taka brunetka. Tak, ale my świadczymy profesjonalne usługi. O, to samo mi powiedziała. Bardzo pana chwali. A teraz rozumiem, dlaczego. Nie. Ale to nie jest tak, jak pan myśli. Nie? Czyli to nie pańska robota. Kotku, jak zwykle miałaś rację. No wszystko mężowi powiedziałam. No, że pan serwuje najlepsze cappuccino w mieście, ale nie chciał uwierzyć. Jak to kawa w banku? Sam się musiał przekonać. Ty mi nigdy w nic nie wierzysz. A ja ci we wszystko wierzę, kotku. No, a kawa rzeczywiście przepyszna. Zadowolenie klienta jest naszą dewizą. No, to może znalazłaby się dla nas jakaś atrakcyjna lokata.